Dzisiaj będę leczył kwasem mrówkowym. 85%. Kolega mnie namówił, żeby spróbować. Spróbujemy. Jakbyś miało sens, to trzeba by wkładkę zrobić prostą, żeby to zbadać. Co się osypie. Troszkę olejem. Waroza nie uciekła. Środka. Zaczynamy. Przygotować pszczoły do tyskania. 8 ramek, czyli będzie 20 ml na ramkę. Mniej więcej czerp jeszcze powinien być w tej części. Oczywiście rękawiczki, maska podstawa, jak ktoś nie czuje się pewnie na bezdechu. Ja się czuję, to strzykawka 20, 22. Kwas jest bardzo płynny. Nie popryskać się. Starać się nie pryskać pszczół. Siebie tym bardziej. Wszystko jest żrące. Aż tak nie śmierdzi. Pszczoły najlepiej sypać przed, żeby nie dotykały tego kwasu. Zamykamy. Zostawię to na jakieś 20 minut. Po 20 minutach, a jutro odymimy apiwarolem.